kolejnym filmiku. Dzisiaj przystało na połowę miesiąca. Zapraszam Was na podsumowanie lutego oraz podsumowanie stycznia, bo podsumowania stycznia nie robiłam i dawno nie robiłam podsumowań, a chcę do nich wrócić, bo wiem, że je chcecie, ponieważ nie macie czasem czasu, żeby oglądać moje filmiki, więc dzięki tym podsumowaniom wyłapujecie sobie, co warto przeczytać, może jaki filmik zobaczyć czy coś, więc proszę bardzo, chcecie, to robię trochę jak zwykle późno, ale się staram, ale się staram. Także, jeżeli chodzi o najlepszą książkę, jaką przeczytałam w tym czasie, to są to na pewno doskonali, niedoskonali Daniel L. Jensen, czyli prequel trylogii Klątwy. Jeżeli kochacie trylogię Klątwy, czyli Porwaną Pieśniarkę, Ukrytą Łowczynię oraz Waleczną Czarownicę, to koniecznie musicie zabrać się za Niedoskonałych. Jest to historia Marka oraz Penelope. Jak się kończy, jeżeli czytaliście trylogię, wiecie, jeżeli nie, to może najpierw to przeczytajcie, a potem trylogię. Ja już naprawdę nie mam pojęcia, jak mam polecać te książki. W każdym razie to jest świetnie napisana młodzieżówka z bardzo dobrze wykreowanymi bohaterami, genialnie poprowadzonymi intrygami, tymi wszystkimi wątkami politycznymi. To jest naprawdę na wysokim poziomie, plus świat troli, trolus i Marki, Penelope i Anais, którą uwielbiam. Ona powinna doczekać się swojego osobnego tomu. Kto jest za tym, piszcie poniżej. Generalnie kocham Anais bardziej od Tristana, Cecily i całej reszty. Jestem team Anais i uważam, że ona powinna mieć swój tom, czego pewnie się nigdy nie doczeka. Mówi się trudno i żyje dalej. W każdym razie Doskonałych, Niedoskonałych Daniel L. Jensen polecam bardzo, ale to bardzo gorąco. Tak samo zresztą jak Śpiew kukułki Frances Harding. Ktoś napisał, że zrobiłam fenomenalną recenzję fatalnej książki. Dziękuję za opinię. Pamiętajcie jednak, że są gusta i guściki, tak? Także pewnie ta książka nie trafi w gusta wszystkich, bo nie ma książki, która podobałaby się wszystkim. Moje jednak trafiła idealnie. Także Marta, dziękuję Ci za polecenie mi Śpiewu kukułki. Jest to historia taka bardzo iście bartonowska, jeżeli chodzi o klimat. Mamy dziewczynkę, której coś się przytrafiło i po tym wydarzeniu zaczynają dziać się z nią różne dziwne rzeczy. Mamy tutaj tajemnice, grozę i trochę końcówkę taką skrumploną, że się tak wyrażę. Chodzi o to, że ona jest taka bardziej zrobiona pod dzieci niż dorosłych, chociaż cała ta powieść jest taka bardziej pod młodzież dorosłych niż dzieci. Także ta końcówka nie do końca. Ale sama historia, pomysł na tę historię, to jak ta książka została napisana, jak najbardziej na plus, także to mój drugi ulubieniec, jeżeli chodzi o książki przeczytane w poprzednich miesiącach. To teraz porozmawiamy sobie troszeczkę o tym, dlaczego na moim kanale jest tak mało filmów. Wszystko przez pech, który mnie prześladuje, bo nie wiem, czy wiecie, ale Ida wcale nie ma pecha, a pech wcale nie ma Idy. Pech ma ewidentnie mnie i coś nie może się odczepić. Także kolejnymi fajnymi pozycjami, które chciałabym Wam gorąco polecić, o których paplałam, robiłam nawet tak inspirowany tymi książkami, to Szamanka od Umarolaków oraz Demon Luster Martyny Raduchowskiej. Demon Luster z tą przepiękną okładką, która jest po prostu mistrzostwem świata. Bardzo, ale to bardzo lubię. A jeżeli chodzi o książkę, ona jest taka ciekawa. Nasza główna bohaterka pochodzi z wielkiego rodu czarodziejów, okazuje się czarną owcą w rodzinie, chociaż nie do końca, bo jednak dysponuje jakimiś mocami. Okazuje się być szamanką od Umarolaków, z czym to się je, do czego to doprowadzi. Dowiecie się, czytając te książki. Książki, w których ujął mnie przede wszystkim humor i styl Martyny Raduchowskiej. Bardzo podoba mi się, jak te książki zostały napisane. Przywodziło mi to troszeczkę na myśl nomen omen, Marty Kisiel. Bo tylko to przeczytałam, Marty Kisiel. Ale mam wrażenie, że do autorki ma trochę zbliżony styl pisania na podstawie tych trzech książek. Brawo, ja, Anita, wypadało zapoznać się z innymi książkami Marty Kisiel. Ale tak, dobra. Szamankę od Umarolaków i Demona Luster polecam raz jeszcze bardzo gorąco. Uważam, że to jest świetne takie polskie urban fantasy, którego akcja dodatkowo osadzona jest we Wrocławiu. Jestem z Wrocławia, więc z tym przyjemniej mi się to wszystko czytało, także polecam raz jeszcze, bo zwłaszcza dla Gryzaka. Gryzaka, tego małego koszmarka, który tam łapał sny i gdy łapacz snów, on był łapaczem snów. Gryzak jest po prostu przeboski, chciałabym mieć takiego swojego Gryzaka, ale okej, nie będę się już więcej rozwodzić na temat Gryzaka i tych książek, także już po raz ostatni polecam i przechodzę do kolejnej pozycji. Krainy Koe, tom drugi, przepięknie wydany tom drugi, który jest równie pięknie wydany jak tom pierwszy, który jest równie fenomenalny. Jeżeli chodzi o kategorię literatura dziecięca, ta książka to mistrz. Naprawdę. Dalsze przygody Patryka Arlt i Jogiego zaskakują w pewnym sensie, są naprawdę niesamowite.
humor jest bardzo fajny, a tajemnica ta, którą mają rozwikłać, ta tajemnica, to co wymyślił autor pod koniec, to naprawdę wzrusza. Myślę, że nie wiem, czy wzruszy dzieciaki. Czy dzieciaki aż tak się wzruszają na książkach? Powinny, no bo skoro ja się wzruszyłam, to dzieciaki też powinny się wzruszyć. Więc Central Park, Krainę Kołę polecam bardzo gorąco. Przepięknie wydana książka, zawierająca przepiękną historię w środku. Także jeżeli chcielibyście otrzymać jeden egzemplarz, właściwie nie, mam dwa egzemplarze do rozdania Krainy Kołę, części drugiej, to zostawcie komentarz. Chcę przeczytać Krainę Kołę spośród wszystkich osób, które zostawią taki komentarz, po nie wiem, którym zobaczycie w opisie filmu, bo w sumie nie wiem, kiedy zakończę to rozdanie. Zostaną wybrane dwie osoby, które otrzymają tom drugi. Mam nadzieję, że macie też tom pierwszy, bo naprawdę jest genialny. Bardzo mi się to podoba, to jak to autor dalej poprowadził. I jestem ciekawa, jakie jeszcze książki pojawią się z tej serii Strażnicy Globusa, także dla dzieciaków, wiecie, dla dzieciaków polecam bardzo gorąco, bardzo fajna książeczka, którą w ogóle czytałam w PDF-ie, więc gdy dostałam ten egzemplarz finalny, to było takie wow. Zwłaszcza z uwagi na te ilustracje, które tutaj się pojawiają. Chyba wczoraj pokazywałam wam ilustracje. Wczoraj, w sensie w tym maratonie, który zmontowałam i opublikowałam. Także w ogóle to tutaj to kojarzyło mi się tak troszeczkę z Księgą Dżungli. I mamy tutaj takie sceny kojarzące się trochę z Hogwartem. Są takie naprawdę bardzo, ale to bardzo klimatyczne. Ilustracje są przepiękne. Naprawdę ta książka to jedno wielkie wow pod kątem wydania, no i też trochę historii, nawet bardzo historii, bo historia to też jedno wielkie wow. Także to tyle, jeżeli chodzi o Central Park, Krainę Kołę. Przechodzimy do kolejnej książki przeczytanej. Effie, stój na miejscu, błagam. Przeczytanej, właśnie, czy ktoś ma Effie Trinket? Ona w ogóle nie potrafi ustać, to w ogóle najgorsza figurka Funko Pop, jaką mam, bo ona nie stoi, no, ona ma chyba za ciężką głowę, za mało rozstawione nogi czy coś, na co chwilę leci, więc trochę wtopiłam, o. Cersei lepiej wygląda, bo Cersei nie ma takich drobnych nóżek. Może to przez obcasy, może ty nie potrafisz na obcasach stać? Halo? Stoi. Mam nadzieję, że nie spadnie. Także okej, tym akcentem przechodzimy do już nie będzie fruwających książek, do Slammed, Colleen Hoover. Do książek, które zachęciły mnie do tego, żeby pójść na slam poetycki we Wrocławiu. Byłyśmy z Martą na slamie poetyckim w Surowcu. Byłyśmy troszeczkę zawiedzione, bo myślałyśmy, że to będzie wyglądać trochę inaczej, że te slamy, te wiersze prezentowane przez slamerów, one będą takie bardziej osobiste, a okazały się takie dosyć różne i też czasami leżała prezentacja wiersza, bo czasami ktoś miał bardzo fajny wiersz, ale totalnie nie miał charyzmy, więc jak sobie tak ten wiersz czytał, że coś tam się stało, oho, oho, to generalnie wyłączałam się, automatycznie się wyłączałam, byłam bardziej taka zaintrygowana, zainteresowana, jeżeli ktoś tak żywo opowiadał o czymś, nie, i tak szybko jechał, ja generalnie lubię, gdy ludzie szybko gadają, i tak z emocjami, to wtedy rzeczywiście słuchałam tych slamerów i to było naprawdę niesamowite. Szkoda tylko, że mój faworyt nie wygrał, byłam za gnomem, zajął trzecie miejsce, ale może mu się uda, może będzie na kolejnym slamie, bo slamy chyba są co miesiąc organizowane we Wrocławiu, w tym Surowcu całym, więc na pewno będą na kolejnym slamie. I nawet myślałam, żeby zgłosić się na slam jako slamer, zobaczyć, przygotować coś, bo trochę mnie to zainspirowało do pisania, więc było fajnie. I to wszystko dzięki książkom Colleen Hoover, bo właściwie dzięki tej książce, jest to Wznowienie Pułapki Uczuć, dowiedziałam się po raz pierwszy o slamach poetyckich i tak mnie to zaintrygowało, mnie i Martę. Także Marta, w ogóle dziękuję, bo to książka znowu przeczytana za sprawą Marty. Marta mi ją poleciła, tylko że Marcie ta się za bardzo nie podobała, a mi się podobają. Mi się podobają te dwie poza tą, ponieważ ta jest powtórką z rozrywki. Tutaj mamy to, te same wydarzenia, tylko że z perspektywy Willa opisane. Więc jeżeli czytacie te dwie książki, a potem sięgacie od razu po to, no to możecie się zanudzić na śmierć, ponieważ to jest właściwie to samo. Ale sama historia jest taka oczywiście do bólu cukierkowa, jest taka bardzo przewidywalna, jest taka słodziutka, ale czasem takie słodziutkie odmurzacze są potrzebne, zwłaszcza, że Colleen Hoover naprawdę świetnie pisze, przynajmniej te książki, bo te mi się podobały. Bardzo podoba mi się, jak kreuje bohaterów i bardzo podobają mi się bohaterowie drugoplanowi, którzy moim zdaniem robią te książki, więc i ten pomysł z karteczkami, co tam mama Leiken wymyśliła, to w ogóle też jest fajny i generalnie jestem bardzo na tak, jeżeli chodzi o te książki, jeżeli poszukujecie takich młodzieżówek, takich, wiecie, takich na luzie, nie? No to proszę bardzo, Pułapka Uczuć, nieprzekraczalna granica i ta dziewczyna jak najbardziej, myślę, spełnią wasze oczekiwania. A jeżeli poszukujecie czegoś, co da wam do myślenia, czegoś dosyć mocnego, czegoś, co jest takim trochę, no, nawet bardzo rollercoasterem emocji, to taką książką na pewno jest
Terapia Katryn Perez. W ogóle o tej książce bardzo fajnie opowiedziała Dominika z kanału Life by Bookaholic, więc odsyłam Was do kanału Dominiki, ponieważ ta jej recenzja, ona jest taka bardzo emocjonalna, jeszcze Dominika dobrała taką bardzo fajną muzykę do tej recenzji, więc polecam Wam kanał Life by Bookaholic, ten filmik Dominiki właśnie o książce Terapia. Terapia, która opowiada, to jest taka historia dwójki ludzi. No mamy niby tą główną bohaterkę, która jest tak na pierwszy plan bardzo wysunięta, dziewczyna, nad którą się w szkole znęcano, więc gdy zaczęłam czytać tę książkę, to pomyślałam, o Boże, Anita, co ty czytasz? Znowu kolejne, nie powiem co. Myślałam, że tę książkę odłożę, bo stwierdziłam, że nie, jestem stanowczo za, nie mogę tego czytać. O ile Slend było słodziutkie, fajnie można było to czytać, tak to wydawało mi się to przesadzone, ale z czasem, gdy ta książka zaczęła się rozwijać, nasza bohaterka poznała naszego głównego bohatera i tam między nimi zaczęło się dziać, to były momenty, kiedy czytałam z wypiekami na twarzy, były momenty, kiedy siedziałam tak o matko, a były momenty, w których się wzruszyłam i popłakałam, więc koniec końców oceniam tę książkę bardzo dobrze. Mamy tu dziewczynę, która jest bardzo pogubiona, która się samookalecza, która jakby, dla której nie ma, jakby to powiedzieć, różnych odcieni szarości w życiu, tylko wszystko jest albo czarne, albo białe, więc taka super krótka droga od miłości do nienawiści, tak to mniej więcej się odbywa. Także nasza bohaterka jest pogubiona na początku, no ona generalnie z typia, z kim popadnie, nie potrafi nawiązać jakiejś takiej bliższej więzi, relacji z facetami, bardziej z nimi sypia, coś na tej zasadzie. To jest bardzo mocna książka, taka new adult, dająca do myślenia. Nasza bohaterka, ona, zanim wyląduje na tej tytułowej terapii, to dzieje się tu wiele różnych rzeczy. Sama terapia, no musicie o tym poczytać, bo jest to coś, co naprawdę mocno daje do myślenia. Jedynym minusem są cytaty, które Katryn Perez przed każdym rozdziałem gdzieś tam wrzuca. Nie chodzi mi o większość cytatów, tylko chodzi mi o cytaty Katryn Perez. Otóż Katryn Perez cytuje samą siebie w tej książce. Ja czegoś takiego nie lubię, kiedy autorzy coś takiego robią, tylko tak sobie siedzę, czytam, tak naprawdę, serio, musiałaś samą siebie zacytować. Wydaje mi się, że nawet tutaj pojawia się cytat, który został wyrwany z kontekstu z tej książki, że pojawił się wcześniej w treści, a potem został gdzieś zacytowany na początku któregoś z rozdziałów. I tak serio? Nie. Ja nie lubię takich rzeczy, ale generalnie książka daje do myślenia i myślę, że jako taka pozycja new adult, mocna pozycja, jest czymś naprawdę dobrym. Więc Terapię Katryn Perez polecam bardzo, bardzo gorąco i raz jeszcze odsyłam Was do Dominiki, bo Dominika zrobiła kawał świetnej roboty. Ja tutaj tylko tak, wiecie, pokrótce, nie mogę za bardzo rozwodzić się nad tymi książkami, bo jak będę się rozwodzić, ten filmik będzie strasznie, strasznie długi, już w ogóle robi się strasznie długi, więc przechodzę do kolejnej pozycji, o której chciałabym powiedzieć, a jest to książka Gdzie niebo mieni się czerwienią Lisy Ludeki, czyli jest to fantastyka, taka bardzo surowa fantastyka, że tak to ujmę, taka, w której akcja, ona się bardzo powolutku rozwija, więc jeżeli nie lubicie takich książek, wolicie książki, gdzie, nie wiem, akcja pędzi na łeb na szyję już od początku, to nie jest taka książka. Tu to wszystko tak powolutku się rozkręca, żeby zapewnić nam bardzo fajny finał. Mamy tutaj wątek miłosny, który nie jest taki przesadzony, on jest taki bardziej zarysowany. No i główną bohaterkę, która, generalnie akcja tej książki polega na tym, że akcja, fabuła tej książki, że nasza bohaterka musi dojść od punktu A do punktu B, ponieważ w punkcie B jest coś, co może ocalić jej wyspę przed zagrożeniem, które gdzieś tam na tę wyspę, Jezu, jak to się mówi, gubię słowa, zagrożenie, które czyha, coś idzie na tę wyspę i trzeba ochronić wyspę i jej mieszkańców przed tym zagrożeniem, przed tym czymś. Tak mniej więcej to wygląda. Bardzo podoba mi się klimat tej książki. Mamy tutaj taki bardzo baśniowy klimat, mamy dużo śniegu, przez co w ogóle to kojarzyło mi się z Królową Śniegu, taką wyprawą Gerdy Pokaj mniej więcej, coś w tym stylu, nie wiem, czy tylko ja miałam takie skojarzenia, także polecam Wam tę książkę, bo jest naprawdę ciekawa, taka skandynawska fantastyka, może nie wiem, jak to w ogóle ująć, naprawdę ciekawe, coś, czego wcześniej za bardzo nie czytałam, także polecam, również dla okładki, która jest po prostu obłędna, także tym oto akcentem przechodzimy do książki, którą czytałam na telefonie, bo jak wiecie, testowałam usługę czytelnia w Playby Legimi, testy się zakończyły, a z Legimi zostałam, ponieważ to bardzo fajna opcja, tylko szkoda, że nie jestem w Playu, bo w Playu ta usługa kosztuje 19,99 zł.
się nauczyłam. A ta, a ja właściwie nie jestem w sieci Play, więc płacę 40 zł miesięcznie za Legimi, ale mimo wszystko to się naprawdę opłaca i jest czymś bardzo fajnym. Także problem polega na tym, że ja będę musiała sobie te książki jakoś zapisywać. Pamiętać o tym, że czytam je na telefonie, czy obecnie na czytniku, bo po maratonie czytelniczym, który sobie robiłam, to jednak będę z telefonu przestawiać się na czytnik. Wcześniej czytałam na telefonie, bo wydawało mi się to o wiele fajniejszą opcją, bo telefon zawsze mam przy sobie i tak dalej, ale jednak stwierdziłam, że na czytniku oczy tak mnie bolą, bo jednak zaczęły mnie oczy boleć, gdy czytałam tak bardzo mocno wieczorem przez na telefonie, więc myślę, że na czytniku będę czytać. Ale tak, właśnie, będę musiała to sobie zapisywać, bo będę zapominać, co ja czytam i potem w moich podsumowaniach nie będzie książek, a przeczytałam Artemis Andy'ego Weira, no przecież Klumpik 2018, mój pierwszy Klumpik 2018, Andy Weir, w którym pokładałam takie nadzieje, no stary, co ty zrobiłeś? Ja kumam, że ty chciałeś coś lekkiego napisać, ale to jak dla mnie jest zbyt lekkie, zbyt hollywoodzkie. Jasne, można to zobaczyć na dużym ekranie w kinie, jeżeli powstanie film, pewnie będzie świetny, ale w formie książkowej, papierowej, to się po prostu nie sprawdza, ta cała hollywoodzkość tej książki, więc jestem nią strasznie, ale to strasznie zawiedziona i bardzo nie lubię głównej bohaterki Jess, bardzo, ale to bardzo nie lubię. A właśnie, wiecie co? A propos Jess, Jessica, terapia. Przypomniało mi się, tak na marginesie, w ogóle ta nasza bohaterka tutaj, nie wiem czemu, ale przypominała mi Jessica Jones z wyglądu. Chwilami zachowania, to znaczy nie mówię, żeby Jessica Jones się okaleczała, ale taka twarda trochę była ta nasza babka tutaj, więc Jessica Jones, w ogóle bardzo lubię Jessica Jones. No, nie, dobra, Jessica Jones to Jessica Jones, ale z wyglądu to przypominało mi to, w sensie ta Jess przypominała mi też Jessica Jones. W ogóle kocham sezon drugi, nie wiem czy oglądaliście sezon drugi Jessica Jones, ale jest po prostu, kocham Jessica Jones. Także raz jeszcze, w związku z tym będę musiała zabrać się może podczas jakiegoś maratonu za Kristen Ritter i Bonfire, czyli książkę napisaną przez aktorkę, która gra Jessica Jones, bo jeszcze nie miałam przyjemności. Ale dobra, także przechodząc do kolejnej książki i ostatniej, jaką przeczytałam, i do tego w ogóle wyszło. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście książek w dwa miesiące. Czyli tak średnio 6 na miesiąc. Nie jest źle, nie jest źle, Anita. Raport Pelikana Grishama. Raport Pelikana Grishama, który jest po prostu... Jak nic z tym robisz? Aha, idziesz spać, dobra. Raport Pelikana Grishama, który jest po prostu genialny. Dawno nie czytałam tak dobrej powieści sensacyjnej jak Raport Pelikana. Dawno nie czytałam Grishama, muszę powrócić do Grishama, który jest po prostu genialny. Ale zanim opowiem o tej książce, będę chciała najpierw obejrzeć jednak film, bo z filmu pamiętam tylko to, że grała tam Julia Roberts i że świetnie pasowała do tej głównej bohaterki, też rude włosy i w ogóle Julia Roberts taka piękna, wtedy była moda, znaczy ona dalej jest piękna, a wtedy była taka moda, to chyba było po tej całej, jak to się nazywało, no wiecie, ten film, w którym ona grała prostytutkę, Pretty Woman, Boże, wszystko mi pada z głowy, także pamiętam tylko to, że oglądałam ten film na TVN-ie albo na Polsacie z tatą gdzieś tam kiedyś i nic więcej, więc chciałabym porównać książkę i film i jak sobie obejrzę film, to opowiem o jednym i drugim. W każdym razie na dziś polecam, ponieważ to jest naprawdę bardzo dobra sensacja, coś naprawdę wow. Chciałabym takie książki w Polsce czytać, książki polskich autorów, bo jeżeli chodzi o sensacje, kryminały, to jakoś tak nie natknęłam się chyba jeszcze na jakieś takie książki, które byłyby mniej więcej w tym stylu, które byłyby tak dobre jak powieści Grishama. Także to tyle ode mnie na dzisiaj. Mam nadzieję, że o matko, ile ja gadam, znowu będzie kolejny długi filmik, że może jakoś go trochę skrócę montując, bo jak 25 minut Anita kończy. Dobra, bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmiku, do zobaczenia w kolejnych, będą to prawdopodobnie klumpy 2016 albo najlepsze książki 2017. Co pora zrobić te filmy, prawda? Zwłaszcza klumpy 2016. To będzie chyba taki znak rozpoznawczy mojego kanału, że wszystko jest takie bardzo opóźnione, także będę kończyć. Aha, już wiem dlaczego to zeszła. Zobaczcie, jaki mam fotel. Cały w sierści, wiecznie w sierści. Często go czyszczę, a i tak jest w sierści.